Cześć, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku, z mojego boksu z roślinami tropikalnymi, raczej z tymi mniejszymi roślinami i sadzonkami. I dzisiaj przyszedł czas na opis uprawy kolejnej z roślin, które tutaj mam, bo jak wiecie, mam tutaj raczej same rarytasy, różne odmiany, bardzo rzadkie. Ach, skupmy się dzisiaj na tej roślinie, którą widzicie tutaj. Jest to kamiito, potocznie nazywa się gwiezdnym jabłkiem, z tego powodu, że owoc po przekrojeniu ma w środku taki charakterystyczny kształt gwiazdy. Tworzą tą gwiazdę te komory nasienne, w której są nasiona, natomiast sam owoc jest idealnie kulisty, dosłownie jak piłeczka i można spotkać odmianę purpurową, o purpurowym kolorze, takim fioletowym, lub zieloną, o zielonkawym kolorze, no czasami tak troszeczkę przebija miejscami na purpurę. Owoc oczywiście megatropikalny, drzewo jest, pochodzi ze ścisłych rejonów tropikalnych, ale jest dość przyjemne w uprawie w porównaniu z całą tutaj resztą. Powiedziałbym, że łatwiejsze niż większość, zdecydowana większość roślin, które posiadam. W swojej kolekcji mam na tą chwilę dwa egzemplarze. Oto jest właśnie jeden z nich, taki uliściony cały. Drugi niestety oberwał jesienią, no bo zapomniałem drzewka pomiędzy figami, no i oberwało mrozem. Mrozem około minus 1 stopni. Rano po prostu był szron przymrozek. No i potwierdziło się, że te drzewka przeżywają przymrozki. Tamte drzewko przeżyło przymrozek, ale straciło wszystkie liście. Teraz odbija i w tej chwili listki są tylko paru milimetrowe. Dopiero zaczyna odbijać, no ale fajnie, bo jest wiosna i będzie mogło skorzystać ze słońca. Kamiito jest bardzo delikatne na słońce i jakbym wystawił tą roślinę teraz na wiosenne słońce, to wszystkie liście zostaną spalone, więc z tym trzeba bardzo uważać, jak przenosimy roślinę na zewnątrz, no ale powinna rosnąć niemalże w pełnym słońcu. No to zależy od uprawy, czy będziecie uprawiać na południowym oknie, czy na zewnątrz. Jak na zewnątrz, to zdecydowanie trzeba w jakiś sposób roślinę zahartować. Wzrost rośliny jest inny niż u większości roślin tropikalnych. Większość roślin tropikalnych ma takie okresy bujnego wzrostu, a potem odpoczynku, na przykład mango, które tutaj posiadam, no to jest tak, że wybija taką koronkę z liśćmi, a potem przez pół roku, czasami prawie rok, nie dzieje się nic. Potem znowu przychodzi okres, kiedy pojawiają się pąki, znowu odbija i znowu nic. Natomiast kamiito rośnie praktycznie cały czas pomalutku, ale systematycznie, przez cały rok, nawet zimą, pojawiają się nowe listki, tak one właśnie wyglądają, ale wzrost nie jest jakiś super szybki. Tak mniej więcej, gdybym to miał ocenić, przynajmniej w moich warunkach, to gdzieś tyle, no będzie to może niecałe 10 cm, jest to około 7 miesięcy uprawy. Więc pomału, pomału, ale konsekwentnie. Owocuje podobno po około 8-9 latach. No wiadomo, że w naszych warunkach może to nie być nigdy, albo może i to się zdarzyć po wielu latach. No zobaczymy, co z tego wyrośnie. Oba drzewka niestety są z nasion, nie są szczepione. Podobno trudno się je szczepi, albo w ogóle się ich nie szczepi i uprawia się je głównie z nasion. Ciężko jest go też ukorzenić powietrznie, więc nawet gdyby był jakiś fajny kawałek gałązki, no to po założeniu ukorzenienia powietrznego, tak jak robimy na przykład przy cytrusach, w większości wypadków to się nie udaje. Ja przynajmniej próbowałem 2 lub 3 razy takie niewielkie gałązki na drugim drzewku ukorzeniać i to nie wyszło, ale widziałem w sieci, że to się udaje. Może to się udaje w takim pełnym sezonie, kiedy to jest, kiedy jest bardzo, bardzo ciepło i można powiedzieć, pogoda jest tropikalna. Ziemia, w której uprawiam roślinę, to jest taka ziemia mocno organiczna, dobrze przepuszczalna, ciemna. W tej chwili jest w takiej doniczce, będzie przesadzone do trochę większej. Drugie drzewko mam w większej doniczce, no i oba mniej więcej rosną tak samo, ale z tego co zauważyłem w naturze, liście są raz większe i przerwy między liściami są też raz większe, czyli tutaj jakby się tak trochę kompaktuje i to chyba właśnie z powodu klimatu. Może i nawet dobrze, bo w ten sposób jest takie bardziej zwarte i karłowate. Bardzo ciekawe liście, z wierzchniej strony są soczyście zielone, starsze są troszeczkę ciemniejsze, ale zobaczcie pod spodem jest piękny kolor. Zrobię Wam teraz takie zdjęcie, zbliżenie, no i tutaj to świetnie będziecie mogli zobaczyć. Pokryte są milionami drobnych włosków, trochę jak motyle czy ćmy. I te włoski mają taki kolor oliwkowo-brązowy, także naprawdę wygląda to bardzo ciekawie. Zobaczcie, po prostu każdy listek
jest taki oliwkowo-zielony i się niemalże błyszczy, jak się nim rusza. I to jest właśnie bardzo ciekawe w tym drzewku. Jak już ustaliliśmy w początkowej części odcinka, drzewko nie jest zbyt wybredne i dość łatwo się uprawia, więc jest to jedno z niewielu drzewek tropikalnych, które możemy uprawiać w domu. Wydaje mi się że też, że nie potrzebuje zbyt dużej wilgoci, tak jak na przykład cytrusy. No i jestem prawie przekonany, że na południowym parapecie w domu da sobie radę tak długo, dopóki się tam zmieści. I teoretycznie mogłoby rosnąć na takim parapecie cały czas, dopóki będą do tego odpowiednie warunki. Wahania temperatury jak najbardziej toleruje, no w domu one się tam nie za bardzo zdarzają, no i dość przyjemnie się uprawia. Nawożenie, takie jak większość roślin, ja zresztą używam różnych nawozów, w różnych okresach mieszam nawozy, no i wszystko ładnie, pięknie sobie tutaj rośnie. Minus jest taki, że drzewko jest no bardzo drogie. Gdybyśmy chcieli sobie zakupić, to myślę, że koszt, pomijając fakt, że ciężko jest je w ogóle dostać, to koszt zakupu drzewka może sięgać razem z wysyłką, z dostawą, no niemalże 100 euro, więc nie jest to tanio. Natomiast wysiew z nasion niestety się nie udaje. Próbowałem nasiona kupować 4 czy 5-krotnie i zawsze niestety nic z tego nie wykiełkowało. Także żadnej rośliny nie mam z własnych nasion. Wszystkie rośliny musiałem no, za grubszą gotówkę kupić. No ale przynajmniej mam roślinę. Szczerze mówiąc, jakbym zsumował te wszystkie nasiona, które kupiłem, to też nie wiem, czy nie miałbym jednej lub prawie dwóch roślin za tą cenę, bo nasiona nie są tanie. No prawdopodobnie nie mogą być przechowywane i muszą być wysiane tuż po wyjęciu z owoców. Bardzo dużo owoców tak ma, że nasiona trzeba wysiać do 2 tygodni i w ogóle nie może być przesuszone, musi być przechowywane w wilgoci. Jak zauważyliście pewnie, to ten egzemplarz jest na tyczce bambusowej, ponieważ kamito bardzo często ma tendencję do takiego pokładania gałęzi, także główna gałąź właściwie zachowuje się tak jak boczne gałęzie, czyli stara się pochylić, no i dlatego jest przywiązane, aż osiągnie pewną wysokość i jak już pieniek stwardnieje i to się usztywni, no to wtedy tyczka będzie zdjęta. Widywałem właśnie drzewka gdzieś takie młode w różnych filmach na YouTube, i tam właśnie bardzo często nawet spore drzewa były, wiecie, takie niskie, porozkładane na boki. Chyba trzeba je właśnie tak terenować tyczką. Drugie drzewko ma trochę lepszy kształt, ale też nie rośnie jakoś bardzo pionowo, tylko tak trochę rozkłada się na boki. Bardzo ciekawa roślina, niestety droga, niestety, no można powiedzieć, nie do wysiewu, ale gdyby ktoś kiedyś zdobył, to myślę, że będzie z tej rośliny zadowolony. W dzisiejszym odcinku byłoby to już na tyle i mam nadzieję, że podobała się Wam kolejna roślinka, którą Wam pokazałem. Jeżeli tak, albo i też nie, to oceńcie to łapką w górę lub w dół i zapraszam do następnych odcinków. Nie zapomnijcie też o komentarzu. Cześć i na razie.